katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Co miało miejsce po powrocie Najświętszej Panny do Nazaretu? Po powrocie Najświętszej Panny do Nazaretu świętego Józefa dopadły wątpliwości. Kiedy dowiedział się o przyszłym macierzyństwie swej małżonki, postanowił odesłać ją do rodziny. Uspokojony jednak we śnie przez anioła, który mu wyjaśnił dziwne poczęcie Odkupiciela, zatrzymał ją jako małżonkę w swym domu.